Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Panku, a to jest Assassin's Creed Origins. Chwilę nas nie było w Assassinie, jakiś tydzień albo coś koło tego. No ale... Odczep się pan ode mnie. Ale były live, był długi weekend. Nie rozumiecie, no czasami tak. Czasami tak w życiu bywa. Dobra, czym my byśmy mogli się dzisiaj zająć? No na pewno jest masa zadań pobocznych. Na pytajniki nie patrzę. Pytajniki, no oficjalnie mówię teraz i pewnie zmienię zdanie w następnym odcinku. Ale oficjalnie teraz mówię na ten czas, że pytajniki to jest sprawa albo live'owa, albo poza... poza antenowa, czyli albo będę robił live z bieganiem po pytajnikach, albo będę po prostu po nich biegał w wolnym czasie, żeby troszeczkę przyspieszyć. Znaczy właściwie przyspieszyć, no nie muszę ich robić w ogóle, ale chcę jakoś tak. Coś mnie ciągnie, żeby je robić. Więc będziemy je robić. A tymczasem, no już wybrałem zadanie poboczne, więc chyba wychodzi na to, że zajmujemy się dzisiaj zadaniami pobocznymi, bo chciałbym, to jest chyba rzecz, o której też mówiłem ostatnio, że chciałbym wyczyścić właśnie wszystkie zadania poboczne z obecnie odkrytej mapy. Nie wiem, czy tu nam coś wyskoczyło? Nie, dobrze, bo to są jeszcze chyba nie nasze tereny. 37-40, nie wiem, który mam, 20 któryś chyba. No, także te wszystkie tutaj wiszące zadania poboczne chciałbym skończyć i potem ruszamy na kolejny główny cel, którym jest, nie wiem, jakaś tam hiena, czy inny chrabąż, coś takiego. Dobra, a tymczasem widzę, że mamy kontynuację zadania, które robiliśmy już jakiś czas temu. Chyba uwalnialiśmy tam kogoś z więzienia, coś takiego było. Dobra. This will be an excellent night. Let us hurry. You will be our guest of honor. I remember the celebrations we would have in my house in the better years. Ah, memories. They have become less so of late. These feel lucky to suffocate our celebrations. They know nothing of poets. They think they know truth. You know it better. Of course. Truth comes from chaos, not order. Coś mi się wydaje, że wasze wspaniałe przedstawienie zostanie dość poważnie zakłócone. To gdzie my teraz idziemy? O! Albo gdzie my teraz jedziemy? Myślałem, że jak sztuka to się będzie tutaj odbywać. Czy rzeczywiście na chacie będzie robił jakąś maleńką imprezkę? Pół miasta tam sprosiłem. Mała bibka, wiesz jak jest. Ale mów coś, mordo, bo ja tydzień filmów nie nagrywałem, jestem nierozgadany. Senu see something. Aha. O! Faktycznie. Bijemy się z ludźmi. A masz. Tam Senu coś dostrzegła, ale niestety nie dane nam było dokończyć i powiedzieć co. Czy on powiedział gin w trupie? Die you corpse? Ale ja łomotam z tego kunia. Łokrutnie. O, wziął i umarł. Dobra. Mordo, czekaj! Co, jeszcze się z kimś tutaj będziemy? A ty chyba nie jesteś z tego zadania, bo masz coś za niski level, kolego. Dobra, gdzie nasz cel tutaj popatatają? Myślę, że się będziemy bić, on po prostu uciekł. No ja też mogłem uciec. Ah, my home finally. Prepare yourself, Bayek. This is a night you will not forget. Aha, czyli Jezus, dobra, spokojnie, nie musisz się wszystkich... przez wszystkich przebijać, mordo, świętuj. No dobra, świętujmy. And this is it, where the poets of Alexandria find respite. Wait, do you hear that? Gennadios,
His men must have come after us. Ale Gennadius już nie żyje i to... Come, bring your blade. I will fill my inkwells with the blood of these metrokoites. Od jakiegoś czasu już Gennadius nie żyje, chciałem zauważyć. Let the gods indulge. I to nie jest tak, że ja się... Że ja się spóźniłem z tym zadaniem. Bo ono było wcześniej po prostu... Nie bardzo na mój level. Ała. Więc no, tak... Dziwacznie rozwiązane. Chyba, że gra liczyła, że podejmę wyzwanie i zrobię coś. Zrobię coś ponad mój level. Nie! Kurna, ten jak już combo zacznie, to już jest... Po ptokach. Noc mnie swędzi, noc mnie swędzi, noc mnie swędzi. Na szczęście mam w miarę chyba dobry pancerz, kurde, bo... A tobie zrobimy tak! Czy mój sojusznik umarł? Czy się tylko przewrócił? Przewrócił się. To jeszcze coś ktoś, czy możemy już poświętować? Normalnie, jak ludzie cali we krwi. O, jakie ciekawe kurde. Ciekawy wystrój. Masz, muszę przyznać. Must be a way to stop them permanently. Bayek, we are blood poets now. This is our chance to bring people to our cause. Whatever it takes to defend freedom. Give me some time. I will talk to my people. Find their strongholds. Czyli nie koniec. Questline. Jeszcze będziesz czegoś chciał. Dobra, ale tutaj niedaleko. Tak się składa, że mamy kolejnego kwestiora. Naszego pana niedoszłego filozofa. Ciekawe, na jaki wspaniały pomysł wpadł tym razem i komu podpadł tym razem. Przed kim go trzeba będzie bronić. O co nas jego matka poprosi. Chyba, że tym razem on sam już osobiście. A nie, wydaje mi się, że znowu będzie, o, Bayek, mój syn, znowu. A nie, dobra, są wszyscy. No, mother, I will be your salvation. No more olives, no more payment to rent a press. Magi, your help is needed again. My idiot son dobra, left my offering in his papyrus, which he lost. I cannot sell my oil without giving thanks. I did not lose it. The guards took it. The papyrus is my life, Magi. They go too far, these guards. The papyrus had my notes. Those bastards threw it on a boat. I will look into this, Tefibi. And I will find your offering, little mother. Little mother. Mateczko, matuchno! Pomożemy. Czy to jest ta pływająca? Nie, ona właśnie przypłynęła. Dobra. To dobrze, bo już myślałem, że jeszcze jakiś morski pościg będzie nas czekał. No w sumie nie mam nic przeciwko... A nie. Gdzie to jest, kurna? Czy ja mam wleźć na tę łódź, czy nie? Czy mam po prostu wezwać Senu i znaleźć co trzeba? Nie, chyba najpierw muszę się udać na tamten obszar. No dobra, no to jakaś... Jakaś łódeczka jednak by była chyba potrzebna. Więc pożyczmy sobie, nikt tym razem na wyprawę z nami nie chce ruszyć, szkoda. No zobaczmy, cóż to za ważne pypyrusy i cóż to za ważna ofiara. I proszę bardzo, jeszcze przy okazji ogarnie się srebro. Tak czy nie? Jednak nie. Jednak to nie ta sama łódź. Jak niezauważony na tą łódź mam się dostać?
W sensie, no możemy zrobić tak na przykład. No to... Powiem ci, to był ciekawy ruch z twojej strony. A może i był dobry? No w sumie, a dobij, to zaraz, to ja chcę to jeszcze obgrabić, nie? Nie da rady? No dobra, to dobijmy po prostu. Przeszukaj, dobra. And the offering. Both the Phoebe and Jeppu will be happy. Może to był dobry ruch, nie wiedział co ich trafiło, więc stwierdził, że skacze do wody, żeby nie trafiło i jego, nie? Więc może faktycznie niepotrzebnie go wyśmiałem, zwracam pośmiertnie honor temu panu. Bo to może nie był rzeczywiście taki głupi ruch. To najbardziej zastanawiało mnie to, że po prostu wziął łuk w ręce, czyli był gotów się bronić, ale wskoczył do wody. No raczej z wody się kiepsko z łuku strzela. Ależ stylowo podpłynąłem. Słyszycie jakieś hałasy, to wybaczcie, ale śmieciarka na dupce właśnie za oknem. Now I'll prove to them that I can match them in wits. Still spouting your nonsense. The Greeks will never accept you. Yes, they will. I'll be a philosopher soon. Your offering. Now you can return to selling your olive oil. I worry about him forever. It is hard to understand when you do not have children. Allow Tefibi his chance. He'll be all right. Ja pierdolę, o ty nie wiesz, jak to jest się martwić, bo nie ma... Co, tylko dzieciaka się można martwić, głupiego w dodatku? O wszystkich można się martwić. Bo nie masz, no i chur! Co ci do tego? Dobra, tu mamy załatwione, tu mamy kolejne... pytajnik nawet tam się ten... uchował. Zobaczmy, cóż to za pytajnik, przenieśmy się tutaj. Dobra, no ten pytajnik wyjątkowo będzie robiony na odcinku. Chyba, że ewentualnie będzie jakiś pytajnik, obok którego będziemy przejeżdżać, no to może nie pozostanę obojętnym wobec niego. I wtedy go sobie zrobimy na odcinku, ale takie ogólnie dłuższe serie pytajnikowe, to tak jak już wspominałem. Albo na live, albo... Poza odcinkami. Za dużo tych live, znaczy za dużo live'ów. Jeden w tygodniu. Wcale nie tak dużo, ale... Whoa! O, pierwszy raz chyba dostałem dymydża, zaskakując z jakiejś wysokości kuniem. No, live'ów nie jest za dużo, live'ów jest za mało. Jest za dużo gier na live'y. Dobra, co tu jest na tym pytajniku? Na obóz to mnie to nie wygląda i dobrze, bo nie mam czasu na obozy. To nowe miejsce, wieś tak po prostu? Wieś jest tym? No dobra. Znaczy, wpadł exp, jest punkt szybkiej podróży. Więc spoko. Strong musk clouds the air. Tana lives nearby. No, a to czy to jest jakaś znacząca informacja dla nas, czy tak sobie powiedziałeś? The Tanner is my husband. He carries that stench home whenever he returns from camp. Is he here now? By the smell, you would think so. But it's worse when he's around. Do not let it trouble you. We all must do work we do not relish. You are right. My husband works hard, but cannot keep up with the demand for his services. The Magi are said to be legendary hunters. If you would like to earn some good coin, go and see him. I'm sure he could use your help. I will consider it. Where would I find him? His hunting camp? Is north and west of Sao. O, żebyśmy na jakieś polowanko mieli się wspólnie udać? Kurna, kawał drogi. Chodź, koniu. Jedziemy na polowanko. Podążaj drogą do celu i let's go. Pewnie jakiegoś hipopotamusa będzie chciał sobie ustrzelić. No dobra, jak można zarobić?
chociaż bardziej by mnie interesowały właśnie skóry. A właśnie, jak ja tam wyglądam z upgrade'ami, to sobie mogę ulepszyć, ale nie chcę tego ulepszać, bo w ogóle z tego nie korzystam. Tu nie mam drewna, tu nie mam tego, ale tu mam za to. I jedno albo drugie sobie ulepszymy. Zwiększę maksymalną liczbę strzał albo obrażenia zadawane ostrzem. Może maksymalną liczbę strzał sobie zwiększę. Oj, mogę jeszcze raz zwiększyć maksymalną liczbę strzał. Tak, maksymalnie. A, do tego są potrzebne te kryształki, co ja tam poznajdowałem gdzieś. 3, a ja mam tylko 13. No jak będę robił wszystkie pytajniki, to będzie ich więcej zapewne. Tylko pytanie, czy tutaj też na maksymalny poziom będzie, czy gdzieś wcześniej to się jeszcze tam nam ujawni. Na razie to zostawię. Na razie nie będę ich wydawał. Zachowam je do końca gry, potem skończę grę i nigdy ich nie wydam. Tak właśnie będzie wyglądało. Nie no, jeśli chodzi o upgrade'y, to nie chomikuję rzeczy. O przedmioty użytkowe to tak. Tu się przyznaję do winy. Jezu, koniu! Wystarczyło prosto jechać. Jeśli chodzi o przedmioty użytkowe, chomikowane i nieużyte do końca gry, to tak. Ale jeśli chodzi o upgrade'y i zbieranie materiałów na upgrade'y, to... To jeśli jestem w stanie się ulepszyć maksymalnie, to przed końcem gry zawsze do tego dążę. Uratuję cię! Szlachetny kinkowek jesteś. O, nie uratowałem. No nic, może następnym razem. My thanks, traveler. I did not expect the gods to send help my way this day. I was afraid that beast wanted to eat me in revenge for my craft. What brings you this way? Your wife in Sao told me you might need a hunter. Yes, yes. Too much demand and not enough supply. I would be more than happy to pay you good coin for the hides I need, and for you to risk their teeth. I am listening. I need hyena ears, crocodile eggs, and vulture skulls. What do you do with vulture skulls? Many priestesses of Easter use them for headdresses. They pay well. No sępy lubiły sobie krążyć. O, co to leży? Sępy lubiły sobie krążyć. Tu jest na przykład gniazdo sępa, więc moglibyśmy się kopsnąć. Ja tu gdzieś jakoś później szybko wrócę. No, może niekoniecznie szybko, ale skutecznie. No bo tu raczej nie ma, nie? W sensie one też lubią się pojawiać, jak są jakieś zwłoki, więc może jakiś transport albo coś takiego gdzieś by sobie jechał, ja bym ich zabił i... O, na przykład. I może by się sępy zleciały. Ja się no, kombinuję teraz, jak się uda to się uda, jak nie to nie. O Jezus. Dobra. You bastard! Ja chcę tylko cępy. O, oh, wow. Dobra, też umiem. Starczy korzystać, co se myślisz? Dobra, sępy. Czy to jest sęp? Chyba nie. O, jakiś oreł. W sensie, tak mi się wydaje, że tak to troszeczkę działało, ale może to nie jest naturalne środowisko sępów i nie mam co na nie liczyć tutaj. No też ptoków tak jakoś chętnie nie zabijałem wcześniej, więc... Dlatego nie mam tych czaszek. Dobra, to się chyba nie wydarzy, więc lecimy rzeczywiście tutaj do tego gniazda sępa i spróbujemy sobie tam ją strzelić. Pytanie, jak bardzo rzadka jest czaszka sępa? Do uchwycenia, czy po prostu wystarczy ustrzelić sępa i będzie z bani, jak nas tu dawno nie było. Byliśmy niedaleko, bo tam po drugiej stronie tego jeziorka, ale...
samej tej miejscowości. No niekoniecznie, dobra, do punktu nawigacyjnego lecimy. No, mógłbym tego nie robić, prawda? Ale nie chciałbym, żeby mi wisiało to zadanie później i za parę godzin się skapnę, że o, jeszcze nie mam dwóch czaszek sępa. To nie są sępy. Ja mam nadzieję, że wystarczy, że tam podjadę i one tam będą. W sensie nie będzie już tego głównego sępa, ale inne będą. No, ptactwa to jest dużo, to jest naprawdę... Naprawdę koniu musiałeś wjechać prosto w niego, czy on coś przewozi, chociaż nie. O, antylopkę możesz staranować. O, dziękuję. O nie, żyjesz. Bo miękka skóra się przyda. Są sępy. Dawać czaszki. Jeep! 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 Mam czaszkę? Mam czaszkę. Mam drugą czaszkę? Mam drugą czaszkę. Nara sępy. To było aż tak proste. Dobra, fastrowa. Nie, nie mogę, bo jestem w trakcie walki. O, już chyba nie jestem, dobra. To było aż tak proste. No ale no nie polowałem na sępy, to nie miałem czaszek. Co mam? A może miałem, ale sprzedałem? Ja dawno w sumie nie byłem też u handlarza. Nie wiem, czy to są rzeczy, które jak wciskam sprzedaj graty. No tu chyba jest taki przycisk, nawet nie wiem. Tak dawno nie byłem u handlarza. No to nie wiem, czy one się nie sprzedają z automatu, a że dawno nic nie sprzedawałem, nie byłem u żadnego handlarza, no to... Może też dlatego mam resztę tych rzeczy, bo parę sępów wydaje mi się tam dziewnąłem w moim życiu, a skoro czaszka wypada z każdego, no to powinienem mieć. Nie, dobra konie, bo ty nas zamordujesz tutaj. No dobra, może tam nie zaskakujmy rzeczywiście. No nie, gdzie ja tu? O Boże, o Jezus. Przepraszam najmocniej. Wybaczcie mi, ja niechcący. Jakie durne po prostu tereny tutaj są, no nie mogę prosto po prostu pojechać. O, dobra, no. Spadł chłop na koniu gdzieś z góry, zabił dwóch ludzi i odjechał. Legendy będą o mnie krążyć w tym miejscu, legendy. A ty co chcesz ode mnie? Czemu oni się na mnie chcieli rzucić? Przepraszam bardzo. Już nawet jechać nie można? Well now, what do you have for me? All that you asked for. Ah, yes, good, good. And in fine condition. They will do nicely. Your pay. No i coś czuję, że za jakiś czas znowu będzie to zadanie do zrobienia. Tylko poprosi o trudniejsze rzeczy do znalezienia, potem znowu i potem ewentualnie znowu. Coś tak w kościach czuję. A tu co? Interakcja. Ostrakon owęży Serapis. A Serapis może Zydebóg zmarłych, który zamoczył te włócznie w Nil, by stała się lekka i mocna. Serapis, bla bla bla. Ah, the serpent of Serapis. You have heard the tragic tale? Not the whole of it. Oh, it was a true masterpiece. The shaft wrapped with water-hardened leather. The blade hammered out of the metal of heaven. I would love to see it. Impossible. I crafted it for one of Apollodorus's captains when I lived in Sais, but Cefeto's soldiers killed him. That is the reason I left. Cefeto? Yes, Cefeto the Firebrand, who governs Sais with flame and fear. One of his bootlickers stole the spear that bears my mark. Outrageous. Can you not get it back? The man is beyond my reach. He sails on one of Cefeto's triremes on Meriatus Lake. Ah, I hate a bully. My travels take me far and wide. If I come across him, I will look for your spear. I would love nothing more than to hear of his fall. If you manage it, the serpent of Serapis is yours. No włócznia, z włóczni niekoniecznie bym się cieszył. Ale jak jest quest do zrobienia, to...
Czemu nie? Dobra, to kopnijmy się tutaj. Znajdźmy typa i to jest no 13 level w ogóle. Coś mi się wydaje, że jak będę miał taki styl grania, jaki mam teraz, to dość szybko będę mocno over level na rzeczy fabularne. Chociaż nie, no bo ja staram się robić rzeczy na terenach, na które mogę wejść. No jasne, można by było wejść na trudniejsze tereny i robić te prostsze pytajniki, powiedzmy, żeby też jakiegoś tam expa łapać, ale no, raczej tak zdrowy mam ten progres, mi się wydaje. Tylko sobie równoważę, trochę fabuły, trochę pobocznych, więc może nie będzie aż tak źle. No i dobra, i mamy typa. Kurde, spora ta kwadryrema, albo inna oktarema, albo inna decyrema, albo heptyrema, septy, tak? Umiem liczyć do 10, no. Nie po kolei, ale umiem. Dobra, co my tu mamy? Ha! Dawaj, łucznie! O, jeszcze nawet nie jest złota. Macie coś ciekawego w ogóle tutaj, żebym mógł ewentualnie sobie pożyczyć? Dobra, ciebie sobie zdejmiemy. Ty widzę, tu jesteś taki trochę bardziej parafa. Ała. Jak tarczą obronił, jak akurat nią machał i nie był w stanie się obronić? Może mi to ktoś wytłumaczyć? O! Jak walczył do końca. Skubany jeszcze mnie tam próbował chycić. Dobra, mogę ją oddać, bo ja jej nie chcę tak naprawdę. W sumie nie mam informacji, że mam ją oddać. No nie, quest jest tak jakby zrobiony chyba. Poboczne. Wierzchno łowców, smak żądła, sekrety pierwszych, przysięga ba... No nie ma nic. Dobra, no możemy ją sobie zobaczyć w takim razie. Jezus, ile złomu. O, miedziana maczuka, nie wiem skąd to mam nawet. Bliskie berło, no jest, wąż Serapisa, no ciut gorszy, szansa na trafienie krytyczne, wartość trafienia krytycznego. Czym jest zdejmij? Aha, zdejmij to rozmontuj. I mogę to rozmontować. Ej, to w sumie dobra opcja na pozyskanie ten. Pozyskanie trochę materiałów. Szczerze mówiąc. Więc niebieskie, czyli te zwykłe, bym sobie na przykład porozkładał, a. A te co lepsze, to bym posprzedawał. No ale dobra, no. Zdobyłem. Niech będzie. Tu co tam wróciło następne? Prosto w oko gwardzistów. Dobra, jak my tam z czasem stoimy? Nawet nieźle, więc możemy sobie zobaczyć poborcę podatków. O Jezu, tu z tymi podatkami w tym size to nasrane mają dosłownie. Wszystko, każdy quest, który tutaj się toczył gdzieś w tym mieście albo wokół tego miasta, to jest coś kurna z tymi podatkami cholernymi. Ja wiem, że to jest rzecz, od której się nie ucieknie, ale... Obkręcać fabułę całą jednego miasteczka wokół płacenia podatków. A czyżby... Zaraz, to będzie to... W tym takim przejściu, gdzie ja tam zbierałem... O! Coś grubszego chyba. Bajak. It was Sefetu.
They took Akuf. I know what they will do. Torture him with red-hot tongs, perhaps rip his tongue out, then kill him with a burning dagger to the heart. The prisons of Fort Nikio. Wait. They thought I was dead and tossed me in the well. I crawled through corpses and escaped by an underground stream to the river. Rozumiem, że to podpowiedź dla mnie, że mogę tam wejść. Na wschód od fortu znajduje się podziemne wejście, fort leży na wschód. A, fort leży na wschód, a na wschód od fortu leży... Zaraz, jak ten fort wygląda, bo ja w nim... no to ja wiem przecież. Ja tu byłem. Dużo tam się działo, rzeczywiście. Mogę tam jakoś podfast travelować? Mogę. I to nawet od strony tajnego przejścia. I faktycznie było tam tajne przejście. Fort robiliśmy na live'ie. I faktycznie było tam jakieś przejście. Ale nie było mi absolutnie potrzebne. Kurde, no szkoda, że... Mogę zrobić fort, mogę wszystkich tam wytłuc w tym forcie, a za chwilę i tak dostanę informację, że coś tam jest do zrobienia. Czego Bajek nie może powiedzieć? No, byłem, uwolniłem wszystkich więźniów, więc... Arków niedługo powinien wrócić, ale no to rzeczywiście jest jakiś grubszy questline tutaj związany z tą całą miejscówką, który jest absolutnie całkowicie poboczny, no bo ja tu dużo rzeczy robiłem takich około tych, około tego sefetu całego tutaj. No kurde, czy ja się będę bawił w te... tajne wejścia? Możemy spróbować w sumie. To było gdzieś bardziej tam, chyba z tamtej strony mi się wydaje. Możemy spróbować gdzieś tu wbić. Nie wiem, czy Senu mi podpowie, że gdzieś tu jest wejście, bo nie pamiętam teraz. Wydaje mi się, że powinna. Może nie. A może na pałę włazimy po prostu. Oj, dobra, myślę, że krzywda mi się stanie. Dobra, wejdźmy. Po prostu wejdźmy i po prostu sobie z nimi poradźmy. To nie jest trudna robota. Ostatnio z lekkim chaosem, ale udało się bez alarmu wszystko załatwić. Serio? Jest za daleko, żeby go... O nie! No Bajek, ty! Nie wierzę. Dobra, tylko ostatnio pilnował ich taki duży pan, którego nie dało się oszczem zabić. Ale to chyba nie jest ten sam pan. Czemu, kurna, ja w nikogo nagle nie mogę trafić? Teraz łaskawie widzę. Znaczy, no rozumiem, że murek przede mną był, ale no to taki był trochę naciągany. Jeśli mam być szczery. Dobra, już się nie denerwuję, przecież i tak wszystko idzie po mojej myśli, nikt nawet alarmu nie wszczyna, więc... Wyłaś. Bajek, you will need to find the key Sefetu wears around his neck. Hurry. Can't believe so. O, to jest i on sam. On sam Sefetu. Dobra, no tu ma, widzę jakąś lożę. A tu siedzi, dobra. No to spróbujmy go jakoś tutaj dopaść. Sweet Serapis. They don't call him the firebrand for no good reason. Do not screw up. Yeah. Uszczelę go w głowę?
Tym łukiem nie, a tym? Też nie. Dobra, to spróbujmy go jakoś może zajść rzeczywiście od tyłu. Od tyłu i od góry. Nie, nie, nie. Nic nie widzisz. Wszystko ci się wydaje i wszystko jest tylko i wyłącznie wytworem twojej wyobraźni, kolego. No, pod odpowiednim kątem. No i dobra, mamy kluczyk. Chłop nie żyje. I nikt nic nie widział, to jest najlepsze. Fajnie. Fajne więzienie, takie niestrzeżone. I have the key here. Kill that clod of shit. Come on. Come on. No nie było opcji kradzieży kieszonkowej, przykro mi. Come quickly. This place may still be dangerous. No, to miejsce nadal jest bardzo niebezpieczne. Bo ja tutaj praktycznie nikogo nie zabiłem. I nie wiem, gdzie jest wejście tajne. No tam, teraz to tyle widzę. No będziemy musieli spróbować jakoś się tutaj wydostać, bo rozumiem, że tak ochoczo po murach, jak ja, skakał nie będziesz, co? Więc no, najlepiej by było przez bramę. Ale nie wiem, gdzie tu można takową znaleźć. Ty, a tu na przykład? Mordo, zejdziesz tu, bo to jest chyba to zejście, o którym była mowa. Jesteś na tyle zwinny? Ach, zobaczymy. Mogłem nie marnować tych strzał, ale już. Mówi się trudno. No i proszę bardzo. Podeskortuj poza fort i teraz muszę z nim pogadać, tylko go nie ma. To jest taki i mały problem, ale dobra, może on sam sobie po prostu tam poszedł? Dobra, ominę fort. Pójdę w miejsce wyznaczone na mapie i zobaczymy, co z tego wyszło. No bo jak obraliśmy różne drogi, to też spoko, nie? On na własną rękę, ja na własną rękę. Mniej niebezpiecznie. W sensie, no jesteśmy rozdzieleni, prawda? Więc nie złapią nas razem. Łatwiej się ukrywać w pojedynkę niż we dwóch. Więc wydaje mi się, że wszystko... To nie jest horror, że my się nie możemy rozdzielać, prawda? To jest... O, bo nie wiem komu pomagać. Chyba hipopotamowi pomogę, wiesz? Smacznego, Hipciu! Smacznego! Jedz sobie! No zostaw mnie, jedz sobie typa, pomogłem ci. Smacznego. No. Papi, keep me safe. Mordo, dobry jesteś. Thank you, my friend. Apollodorus was right to bring you in. You honor the badge you wear. Come visit us if you ever get the chance. May Happy watch over you and ensure your beer cup ever overflows. No i elegancko. Zrobione, zrobione. Cały region uznajmy, że jest wyzwolony. Dobra, tam nam wrócił questior. Jeden i tu są jeszcze dwa. Jak tam z czasem? 39. Nowy w mieście, lament robotników. No i te dwa zadania byłyby zadaniami ostatnimi z serii pobocznych i potem byśmy brali hainę sobie. A hainę jest tu. Halina. Halina jest w Gizie. W miejscu, na które już jestem overlevel. No cóż, bywa i tak.
No dobra, ale to idźmy zobaczyć w takim razie, o co chodzi tutaj na sam koniec i... Nie wiem, jest po środku, więc albo Apollodoros, albo ten pan filozof. Więc pytanie, kogo tam rzuciło. Też nazwa questu bardziej mi wygląda na Apollodoros. Bo tak się nazywa ten koleś, którym pomagam teraz, nie? W sensie ten pan aktor, czy kto tam jest. Czy inny twórca sztuki. Miała być impreza, a my natłukliśmy paru typom i koniec, i po imprezie. Nawet łyka browaru nie zrobiłem, co to za impreza. Podpowiem, słaba, bardzo słaba. Kurde, nie mogę robić sobie takich przerw w nagrywaniu, czuję się taki rozlazły. No niby gadam to 40 minut już, ale tak... Takie gadanie do samego gadania troszeczkę. Nie ma formy, moi drodzy, nie ma formy. Jeszcze się trochę kiepskawo dzisiaj czuję. Mordo moja, ty kochana. Bajek! Just the magi I was looking for. We know how to rid ourselves of Gennadios' Philakitai. You have found the Nekatiadets. Indeed! One group patrols the waters, another sits in wait in the armory, seizing whoever they wish. The final man proclaims loudly against us in a chariot along the Canopic Way. Once rid of them... Your poets can spread their good word throughout the entire city. We will deal with these Philakitai. O, czyli mam trzy cele, tak? Mhm, znajdź i zabij woźnicę, znajdź i zabij żołnierzy, znajdź i zaatakuj zbrojownię. Jak to tutaj się ma na tym? Na mapie? No dość rozrzucone i to nam zajmie więcej niż 3 minuty, które nam zostały, dlatego tym i tymi pozostałymi dwoma zadaniami bardziej na południu zajmiemy się w następnym odcinku, a na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Hej, pa!